Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Odcinek jak najbardziej zimowy, gdyż zima nie odpuszcza, nie odchodzi, śniegu wciąż jest bardzo dużo, ale też temperatury się podniosły. I w związku z tym, z tymi podnoszącymi się temperaturami przyszedł mi do głowy taki pomysł, aby Państwu przekazać taką informację, którą sam właśnie od dwóch dni się borykam. Otóż pojawiły się drgania w samochodzie, drgania na kierownicy, przenoszące się wręcz na całe nadwozie, przekraczam 70 na godzinę i takie zjawisko powstaje. No, pierwsza myśl, no jakaś awaria, prawda? Ale nie do końca. Awaria związana z tym białym przekleństwem dla kierowców, dla dzieci radością, czyli o śniegu. O śniegu, który zgromadził się przez ten czas zawieruch ostatnich, wielkiej ilości tego śniegu. O śniegu, który zgromadził się nam we wszelkich zakamarkach samochodu. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, wszelkie drgania, które nagle się pojawiają nam w aucie, których wcześniej nie było, oczywiście mogą wynikać jak najbardziej z jakiejś awarii, ale w takich warunkach, w których przez ostatnie tygodnie jeździmy, bardzo często przyczyną jest śnieg. Śnieg zalegający, tak jak mówiłem na wstępie, we wszelkich zakamarkach auta, w zawieszeniu, ale również gromadzący się w kołach, w felgach przyklejony ten śnieg do felg, co prowadzi właśnie do takich odczuć właśnie, że mamy niewyważone koła, czy też myślimy, że jakaś awaria w aucie nastąpiła. Także ja taką przypadłość mam w tym aucie i przystąpmy do weryfikacji, czy to, o czym mówię, może być tego przyczyną. Szanowni Państwo, dysponujemy tutaj autem z kołami, z felgami stalowymi, w których najczęściej właśnie dochodzi do tego typu zdarzeń. Osoby, które posiadają auta z alufelgami, no te alufelgi zazwyczaj są tak skonstruowane, że coś przez nie widać i łatwo zweryfikować, czy coś zalega nam w obręczy. Także tutaj zdejmę w tej chwili kołpak, zobaczymy, czy przez ten czas zimowy, którym jeździłem, co się zgromadziło pod tym kołpakiem. Tak jak Państwo widzą na załączonym obrazku, śnieg zgromadzony przez wiele kilometrów po ośnieżonych drogach, w zaspach, zebrał się nam na feldze i jakieś, myślę, że z 200 gram właśnie śniegu się wysypało. I warto pamiętać, że 5-10 gram nawet na niedoważonym kole już będziemy odczuwać to podczas jazdy z większymi prędkościami. To jest oczywiście przyczyna tego, że tego śniegu jest naprawdę bardzo dużo w tym roku. I dodatkowo, dodatnie temperatury przez ostatnie dwa dni w ciągu dnia powodują to, że ten śnieg przytapia nierównomiernie. W momencie, kiedy jest na minusie non-stop, koło, które się obraca, w miarę równomiernie ten śnieg sobie układa we wszelkich zakamarkach. W momencie, kiedy przychodzi temperatura dodatnia, czy też bardzo mocno się nagrzeje koło i zaparkowaliśmy, miejscami ten śnieg się przytapia, czy też spływa w dół, i mamy już, no po prostu, można powiedzieć, niedoważone koło dość poważnie i te drgania wtedy są właśnie odczuwalne. No tego uniknąć oczywiście nie możemy, bo też za bardzo nie możemy wybierać po tym, po czym jeździmy. Ten śnieg nie tylko zbiera się pod kołpakiem, ale tak jak Państwo tutaj bardzo dobrze widzą, również po wewnętrznej stronie i tutaj jego usunięcie może być oczywiście bardzo kłopotliwe,
Jedyna rada, ciepłe pomieszczenie, kanał i fizyczne po prostu oskrobanie tej ilości. To naprawdę są potężne ilości, tak jak Państwo widzą, warstwa śniegu odśrodkowo ułożona na feldze, do tego zmarznięta. I te wszystkie niedogodności, o których właśnie dzisiaj mówimy, powoduje właśnie ten śnieg zalegający w feldze koła. Tak jak mówiłem, właściciele Alufelg, gdzie te ramiona, przestrzeń jest też większa, łatwo czy nawet posłużyć się zwykłą skrobaczką, oskrobać i pozbyć się tego kłopotu, przejechać się szybciej i zobaczyć, czy to, o czym mówimy dzisiaj, przyniosło oczekiwany skutek. Jak Państwo widzą, duże ilości, to już bym rzekł, w setkach gram idzie ten śnieg, ale na pewno to było przyczyną właśnie tych drgań, które odczuwałem na całej karoserii auta. Dlatego warto po takich śniegach, gdy jeździmy dużo, raz na jakiś czas zrobić tą czynność zwykłym patyczkiem, to co ja teraz robię, i pozbyć się zalegającego śniegu, lodu. A na pewno nasza podróż będzie bardziej komfortowa. Szanowni Państwo, oczywiście to na pewno była przyczyna tych wszystkich drgań, o których mówiłem, które mi się pojawiają, które czuję w aucie. Też śnieg oczywiście gromadzi się na całym obwodzie nadkola auta. Gdy jeździmy sami, oczywiście można powiedzieć, koło wyżłobi sobie miejsce. W momencie, kiedy wsiada cała rodzina, ten śnieg potrafi być naprawdę bardzo twardy i zmrożony. Podczas uginania się nadwozia koło mocno uderza w te warstwy śniegu i też możemy odczuć pewne takie niedogodności, typu, że auto nagle nie resoruje, uderzenia takie, gdy to wszystko właśnie jest przyczyną tego, że koło, opona uderza o zmrożony lód, który się nagromadził nam w nadkolu. Oczywiście też warto raz na jakiś czas go się pozbyć. Też ogromne ilości potrafią być zgromadzone w tych miejscach. Po pierwsze, sam komfort resorowania nam się poprawi. Po drugie, to nie jest czysty śnieg. To jest śnieg z całą chemią, która na drodze na nas czeka. Sól i inne jakieś związki chemiczne, które drogowcy sypią nam drogi, abyśmy mieli przejezdne. To wszystko trzyma. Trzymają te gromady. W momencie, kiedy mamy jakieś uszkodzenia nadwozia, non-stop mamy styczność z tymi chemikaliami zawartymi w tym śniegu i przyspiesza nam to właśnie korozję. Ale przede wszystkim, mówię, wozimy zbędne też kilogramy, a tego śniegu potrafi być naprawdę, naprawdę dużo. Szanowni Państwo, też zmorą aktualnie na naszych drogach są wielkie ilości śniegu, które zalegają na parkingach, na poboczach. Niejednokrotnie podczas parkowania dojeżdżamy autem do hałdy śniegu i nabieramy tego śniegu właśnie, tak jak tutaj dla przykładu, nabieramy sobie tego śniegu w kratki z przodu w zderzaku, a te otwory mają swoje zadanie, no i za tymi otworami są delikatne elementy. Elementy typu chłodnica klimatyzacji, zwykła chłodnica, wentylatory. I w momencie, kiedy nie czyścimy tego elementu raz na jakiś czas, nabierając śniegu, co i raz dojeżdżając do takiej hałdy, dopychamy istniejący już śnieg tam, dopychamy w stronę właśnie tych elementów bardzo delikatnych. Niejednokrotnie pokazywaliśmy Państwu chłodnicę, jak to jest zbudowane. To jest bardzo mięciutki materiał, który można dosłownie palcem uszkodzić, a co dopiero zrobić ze zmrożonym, co może zrobić zmrożony śnieg dla takiego elementu. Dodatkowo zasłaniamy sobie otwory wentylacyjne, przez które ma być
wpuszczane przecież powietrze do chłodzenia naszego auta. Także te elementy również warto sobie skontrolować raz na jakiś czas, czy za dużo śniegu tutaj nie zalega. Dodatkowo śnieg przeszkadza nam oczywiście w momencie, kiedy mamy czujniki. Te czujniki wariują. Nawet gdy nic nie ma przed nami, również potrafi czujnik przysypany choć lekko śniegiem sygnalizować nam, że coś jest przed pojazdem. O jeszcze jednym miejscu chciałem Państwu powiedzieć, to co Państwo widzą w tej chwili, czyli element zawieszenia przedniego, tak zwana ława, tam też ogromne ilości śniegu, lodu, tak jak Państwo widzą, tu wręcz lód już jest zgromadzony, bo tam też śnieg się nabiera, od temperatury silnika się przytapia i powstają takie wielkie bryły lodu, to też może ograniczać pewien ruch zawieszenia, czy też różne dźwięki wręcz wydawać podczas jazdy, podczas uginania się nadwozia. Co oczywiście niekoniecznie musi być awarią, tylko taki dyskomfort właśnie spowodowany takimi ilościami zgromadzonego lodu ze śniegiem. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy odcinek, nie wszystkie awarie są awariami po prostu. Pora zimowa ma swoje zalety, ale też i wady oczywiście. My kierowcy powinniśmy wiedzieć, jak reagować na takie rzeczy i choćby takie proste czynności, które dzisiaj Państwu pokazywałem, dokonywać regularnie, abyśmy cieszyli się właśnie bezproblemową jazdą i bardziej komfortową. A niektóre naprawy naprawdę można dokonać specjalistycznym kluczem i pozbyć się tego właśnie zalegającego śniegu w aucie. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i życzę, aby Państwo mieli mniejszą kupkę od mojej. Do zobaczenia za tydzień.